Hejka kochani, witam Was na kanale Oli Pieńkuba i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić mostek. Już Wam pokazywałam jak zrobić mostek 2-3 lata temu i tak średnio mi się podoba, więc dzisiaj Wam pokażę jeszcze raz i wydaje mi się, że ładniej i tak Wam się będzie podobać i mi. Ale jeszcze pokażę Wam, jak już umiemy mostek, to jakby jakie ćwiczenia można zrobić dzięki temu mostkowi i na rurce i na ziemi. Więc ja Wam najpierw pokażę na rurce. To jest jedno i trudne ćwiczenie, bo właśnie trzeba umieć aż taki mostek duży, aż. I jest jeszcze jedno takie ładne u góry. Jest jeszcze takie na dole jedno ładne. Teraz Wam pokażę ćwiczenia na ziemi, które mi się podobają też. Teraz Wam pokażę ćwiczenia na ziemi, a wszystkie te ćwiczenia możecie wykorzystać w jakichś układach lub coś takiego. Pierwsze to jest mostek do ślimaczka. A drugie to jest taki zjazd, on naprawdę wydaje się trudny, ale nie jest taki trudny. A teraz przechodzimy już do mostku. Więc ja zaczynając, to radziłabym tak najpierw rozgrzać to gięcie i zrobić taką foczkę syrenkę, różnie to nazywają. Czyli tu się wyginamy i się tak wyginamy, a później dajemy po prostu nogi do głowy. I tak możemy chwilę potrzymać, ale ja nie chcę Was zanudzać. I teraz robimy to samo, tylko nogi do głowy. A jeśli chcemy mieć większe gięcie, to po prostu dajemy sobie bliżej ręce. I po każdym gięciu pamiętajcie, żeby zrobić skłon, bo mogą Was boleć plecy. Polecam też zrobić sobie takie ćwiczenie, bo to jest taki jakby mostek na kolanach. Czyli po prostu jesteśmy w takim klęku i się wyginamy do tyłu. I możemy sobie pogłębiać to. Robić sobie takie granice trochę, że po prostu dajemy najpierw ręce daleko, coraz bliżej. I jak nam się udało już dać blisko, tak na tyle co potrafimy, to sobie trzymamy chwilę. Czyli ręce przy uszach, musimy oczami cały czas obserwować dłonie. I teraz musimy też mieć mocno napięty brzuch, bo jak się wyginamy, to jeszcze się wygniemy, bo polecimy na ręce. I pamiętajcie, żeby ich nie uginać, bo polecicie na głowę. A jak wstajemy, to musimy tu mocno napiąć brzuch, żeby on nas pociągnął do przodu. Czyli powinno to wyglądać tak. Patrzymy na ręce. I sobie na przykład możemy powoli podchodzić. Jeśli uważamy, że to już jest max, to po prostu trzymamy. I mocno napinamy brzuch, patrzymy na ręce i wstajemy. I nie zapomnieć o skłonach. Jakichkolwiek, nawet takich. I możemy przechodzić w sumie do mostka, bo uważam, że nasz odcinek plecowy jest jakby rozgrzany, żeby zrobić mostek. Więc zaczęłabym od mostka z leżenia, czyli uginamy sobie nogi, nie dajemy gdzieś tam daleko, tylko no tak blisko pośladku. Ręce uginamy i nie dajemy ich jakoś tak, tylko po prostu tak. Jakbyśmy po prostu, no po prostu kładziemy i nie dajemy ich daleko, tylko blisko uszu. I teraz jeśli uważamy, że
nasze gięcie jest jakoś tam super, to dajemy bliżej, im bliżej nogi, tym jakby jesteśmy bardziej wąsko ułożeni, więc mostek jest jakby... brakuje mi słowa, jakby wyżej, czyli bardziej wyciągnięty, czyli mocniejszy, o. Więc jeśli damy dalej nogi, to ten mostek będzie, no taki. I możemy sobie też tak robić takie, uginamy ręce, nogi, prostujemy. Schodzimy i robimy sobie na przykład kołyskę teraz. Jeśli uważamy, że to było dla nas za mało, to po prostu robimy jeszcze raz. Dajmy sobie bliżej nogi, ręce tak samo. Patrzymy cały czas na ręce. I sobie na przykład możemy podejść lekko. Patrzymy na ręce i znowu. Bo oczywiście mostek jest też ładniejszy, jeśli mamy proste nogi. Bo jeśli mamy takie ugięte, no to tak wygląda jakby taki początkujący. No zobaczcie różnicę między takim, a takim. Więc możemy sobie podchodzić. Jeśli już ćwiczymy, to gięcie ćwiczymy. To możemy nawet do takiego stopnia dojść. W sumie, jak już ogarnęliśmy ten mostek, to to ćwiczenie, co robiliśmy na kolanach, czyli tutaj, to jest jakby praktycznie to samo, jak robimy na stopach i ze stania po prostu schodzimy. Musimy patrzeć, mieć jakby ręce przy uszach, patrzymy na dłonie i musimy mocno mieć tu napięty brzuch. Nie możemy go puścić, bo jeśli go puścimy, to spadniemy na głowę. Jeśli jeszcze nigdy tego nie robiliście, to polecam z materacem. I dajemy nogi na szerokość naszych bioder. Może stanie tak? Będzie lepiej widać, nie? Dobra. Czyli no, zaczynamy sobie nogi na szerokość bioder, ręce do góry wyciągnięte, patrzymy na dłonie i staramy się mocno, jakby nie lecimy najpierw głową, bo spadniemy. Jakby najpierw wprowadzamy ręce, brzuch napięty i schodzimy. Jeśli mamy dobrze napięty brzuch, to nawet możemy sobie tutaj tak, no, wtedy nie spadniemy. I znowu, jeśli uważamy, że jakby nasze gięcie nie jest na tyle duże, co moje, mocne, no to robimy sobie po prostu dalej. Czyli tyle. Możemy sobie podchodzić i prostujemy nogi, pamiętajcie. I możemy znowu sobie uginać ręce, nogi. Tak sobie pogłębiamy ten mostek trochę. Stajemy i znowu nie zapomnijcie o skłonach. Jeszcze jest taki ładny sposób, który w sumie nie wiem, czy na treningach robicie, czy jak, ale ja sobie go tak naprawdę wymyśliłam, dużo osób o nim nie wiedziało, ale też dużo osób jakby wie, że coś takiego istnieje. Czyli po prostu sobie pójdę tą stronę, bo wolę mieć lewą rękę. Czyli siadamy sobie znowu jakby stopy na szerokość bioder. Jedna ręka zostaje tak wykręcona, jak nie tak jak robiliśmy mostek tu, tylko po prostu w naturalnym, tak jak sobie siedzimy. I teraz się bierzemy prawą ręką w zamach, takim jak taki cyrkiel. Ta nóżka jest wbita, a ta jedzie takie kółko okrągłe. I dołącza tu i wtedy ta ręka się wykręca do mostka. I tak samo schodzimy. Ta ręka się wykręca i znowu wracamy. I tak można robić, nawet nie wiem, czy widzieliście, ale... tak cały czas. I to jest naprawdę ładne, więc możecie skorzystać. Jeszcze raz wam pokażę, może wolniej. Ta ręka idzie tutaj i musimy, jeśli ta ręka już jest tu, zobaczcie, że ja już podnoszę biodra, żeby one jakby nie zostały mi tu, a ręka tam, wiecie, sięga i nie sięgnie. Bo jeśli podniesiecie biodra, no to ręka może sobie ścignąć. Nie zapomnijcie o skłonie jakimkolwiek, ale żeby był. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Pa!